Magda Żakowska, witam Państwa. Wyż nad Ukrainy cały czas ściąga z południa kontynentu bardzo ciepłe powietrze. Przed nami pogodny wieczór i bardzo pogodna, w wielu miejscach nawet bezchmurna noc. Będzie też ciepło, bo nawet nad ranem termometry pokażą około 18 lub 16 stopni. Powieje słabo z południa i z południowego wschodu. Jutro zostaniemy w zasięgu wyżu znad Ukrainy, który zacznie słabnąć, ale niezmiennie zaciągać będzie jeszcze bardzo ciepłe powietrze pochodzące znad Bałkanów. Do południa gdzieniegdzie na niebie trochę pierzastych, prześwitujących chmur. Po południu pojawią się z kolei pojedyncze, kłębiaste i też niegroźne kumulusy. Słońca na pewno jutro nie zabraknie, no i będzie bardzo ciepło. Na północy, na południu 27-28 stopni, a w centrum nawet do 29, na krańcach zachodnich do 30 stopni. Na Kujawach i Pomorzu w nocy pogodne lub bezchmurne niebo, no i ciepły poranek, 17 lub 16 stopni, tyle o świcie pokażą termometry. Powieje słabo z południowego wschodu. Jutro od rana pogodne niebo, na pogodnym niebie gdzieniegdzie pierzaste, prześwitujące chmury, po południu możliwe też kumulusy. Bardzo ciepło, 27 stopni w Tucholi, 28 na pozostałym obszarze, wiatr słaby, południowy. A na barometrach wolny spadek ciśnienia i te w południe pokażą 1006 hektopaskali. We wtorkowe przedpołudnie mogą przydać się parasole, po południu już na niebie liczne rozpogodzenia. Ciepło, około 24 stopni. Od środy znów dużo słońca i stopniowy wzrost temperatury. Do zobaczenia.